Cześć, siemano, z tej strony Webfilm. Witam was w kolejnym odcinku na kanale z najciekawszych meczów tygodnia. Witam was 28 marca i zapraszam serdecznie na odcinek. Zanim przejdę do odcinka, nie zmuszam, ale jak obejrzycie już mój odcinek, możecie dać łapkę w górę. Zarówno możecie też, jeśli wam się inne filmy spodobają, dać subskrypcję. Możecie również wpaść na mojego TikToka i zrobić coś w tym stylu. Więc ja was zapraszam do oglądania i co? Lecimy! Więc jesteśmy, no jak widzicie, się nie zmienił ekran. Po prostu nie miałem gdzie tego zmienić, więc od razu lecimy z meczami. Drugi odcinek na komputerze teraz pojawia się właśnie odnośnik do zeszłego tygodnia. No i możecie się cofnąć, zobaczyć co było tydzień temu i zobaczyć sobie na tej samej stronie, jak to wygląda teraz. Więc tak, w eliminacjach do kwalifikacjach, przepraszam, do Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej, Centralnej USA zmierzy się z Panamą dzisiaj, albo się już zmierzyło, tak? I w meczach towarzyskich o 16 Czechy, U20 Polska, U20. We wtorek w Azji, też w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata, Japonia, Wietnam o 12:35. W Mistrzostwach Europy U21 kwalifikacje odbyłby się mecz Irlandia Północna, Rosja. Z wiadomych przyczyn się nie odbył, a Ukraina, Francja to samo. W Lidze Narodów, Liga C, o 16 Kazachstan, Mołdawia. W meczach towarzyskich o 17 Chorwacja, Bułgaria. W Mistrzostwach Europy U19 w kwalifikacjach Dania, Rosja odbyłoby się, ale już, jak mówiłem, się nie odbędzie. W Mistrzostwach Świata w kwalifikacjach w Afryce Senegal, Egipt. W Elite League U20 Anglia, Niemcy. U20. W League 2 w Anglii Hartlepool, Mansfield o 20:45, a o tej samej, w tym samym czasie na polskich boiskach odbędzie się mecz Polska-Szwecja. No, co do mojego wyniku, chciałbym, żeby Polska no wygrała oczywiście, ale to nie jest takie łatwe. Mamy tam kilku napastników kontuzjowanych. Ja tak szczerze, no gdyby mieli wygrać, to niech wygrają może po dogrywce, może po karnych. Oczywiście to jest moja opinia, wy możecie albo napiszcie w komentarzach, jaki wynik obstawiacie. Dla tych osób, które najbliżej obstawią wynik, dam subskrypcję. Dobra. A w Portugalii o tej samej godzinie, nie, Portugalia, Macedonia Północna. I mecze towarzyskie Holandia, Niemcy i Turcja, Włochy. Oczywiście drużyny normalne. W normalnym przedziale wiekowym. Ameryka Południowa, w środę, w Ameryce Południowej w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Bolivia, Brazylia o 1:30. W tym samym czasie Chile, Urugwaj i Ekwador, Argentyna. W Mistrzostwach Europy U17 kobiet, w kwalifikacjach Francja U17K z Polską U17K. W Lidze Mistrzów Kobiet chyba 2 tygodnie temu był mecz było El Clasico Kobiet w Lidze Mistrzów. I dzisiaj, w środę jest rewanż. A PSG że zmierzy się z Bayernem. W czwartek w Ameryce Północnej i Centralnej Mistrzostwa Świata kwalifikacje Kostaryka USA
i Meksyk, Salwador o godzinie 3 nad ranem. W Lidze Mistrzów Kobiet Wolfsburg zmierzy się z Arsenalem i Lyon zmierzy się z Juventusem. W piątek na polskich boiskach, a dokładnie na drugim szczeblu rozgrywkowym, Sandecja Nowy Sącz zmierzy się z Koroną Kielce. W drugiej Bundeslidze Dynamo Drezno, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, zmierzy się z FC Schalke 04. W Bundeslidze Union Berlin FC Köln. Na polskich boiskach tym razem w Ekstraklasie o 20:30 Śląsk Wrocław Lech Poznań. W Fortunie pierwsza liga ponownie mamy o 20:30 pod Beskidzie ŁKS Łódź. A w lidze portugalskiej Braga Benfica. Jak 45 minut później. W sobotę o 13:30 w Premier League rozegra się pojedynek Liverpool Watford. W puchar EFA Trophy zmierzy się Wrexham ze Stockport. W trzeciej lidze niemieckiej Viktoria Köln zmierzy się z Borussią Dortmund 2. W PKO BP Ekstraklasie Warta Poznań Raków Częstochowa. W Serie A pojedynek Beniaminków Specja Wenecja. Rymuje się nawet. W trzeciej lidze grupy pierwszej Lechia Tomaszów Mazowiecki GKLW Kielec. W Bundeslidze Bayer Leverkusen Hertha Berlin o 15:30, a w tym samym czasie we Freiburgu będzie się mecz Freiburg Bayern Monachium. W Premier League Burnley Manchester City pół godziny później. Chelsea Brentford. W League 2 Barrow Port Vale Lane Harrogate Colchester i Hartlepool Salford. W Eredivisie Groningen zmierzy się z Ajaxem. W PKO Ekstraklasie Górnik Łęczna Pogoń Szczecin. W La Lidze 2 Ambo Rzebieta zmierzy się z UDI Bizą, czyli klubem Mateusza Bogusza. Manchester United zmierzy się z Leicester w Premier League. La Lidze Celta Vigo Real Madrid w Bundeslidze. Borussia RB Lipsk, Borussia oczywiście Dortmund, Lille, Bordeaux w Ligę o 19:00, PKO BP Ekstraklasa to Legia Warszawa, Lechia Gdańsk o 20:00 i godzinę później odbędzie się jeszcze mecz w Ligę Saint-Étienne nad Sylwia o tej samej godzinie Atletico Madrid versus Deportivo Alaves. I w MLS po pół godziny Chicago Fire, czyli klub dokładnie gra na przykład Gabriel Słonina i gra Kasper Przybyłko, więc Polak gra i oprócz tego Cincinnati, w którym kiedyś występował Paweł Tytoń o 22:00 i w niedzielę New England Revolution, czyli klub Adama Buksy, zmierzy się z New York Red Bulls, w którym, jak się nie mylę, też gra Polak. Tak, gra Patryk Klimala. O 1:30 Philadelphia Union zmierzy się z Charlotte FC, gdzie gra Karol Świderski. W PKO Ekstraklasie o 12:30 Brookbet Termalika versus Radomiak Radom. W Premiership w Szkocji jest po prostu coś w rodzaju El Clasico, bo Rangersi grają z Celticiem. W Premier League West Ham Everton. W PKO Ekstraklasie Jagiellonia Białystok Zagłębie Lubin. Fortunie pierwsza liga widzę w Łódź GKS Tychy. W Serie A Atalanta Napoli. W Ewiner drugiej lidze Wigry Suwałki Ruch Chorzów. W Serie B Brescia zmierzy się z LR Vicenzą, czyli klubem Łukasza Teodorczyka. Birmingham West Bromwich Albion. EFL Trophy Rotterdam zmierzy się z Sutton.
W Bundeslidze austriackiej Red Bull Salzburg zmierzy się z Rapidem Wiedeń. Premier League Tottenham Newcastle. W PKO Ekstraklasie Wisła Kraków Piekaras Gliwice. W Ligę PSG Lorient. W Serie A Juventus Inter. W La Lidze Barcelona Sevilla. I w MLS Portland Timbers, czyli klub Jarosława Niezgody, chociaż nie wiem, czy nie odszedł. Jest Jarosław Niezgoda. I to ostatni mecz tego tygodnia. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Dzisiaj wyszedł odcinek dłuższy niż zwykle, ale to chyba dobrze, bo po prostu ten tydzień będzie bardziej bogaty w mecze niż to było poprzednio. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Teraz, jak już mówiłem, możecie zostawić łapkę w górę, jeśli Wam ten filmik się spodobał. Możecie również zostawić subskrypcję. Ja Was żegnam. Do widzenia w środę, gdzie będą Ultimate składy. Piszcie oczywiście drużyny w poprzednim filmiku. Do widzenia i co? Cześć!